Dzień dobry Państwu. To jest protest upominający się o wolność słowa w Polsce. I protest, który ma za zadanie wymusić na dziennikarzach telewizji publicznej rzetelną relację z marszu, który za chwileczkę się odbędzie. Próbkę cenzorskich zapędów tej telewizji mieliśmy wczoraj w głównym wydaniu wiadomości. Nie było nawet wzmianki o marszu. I my się przeciwstawiamy i my nie pozwolimy na tak gigantyczną propagandę władzy, którą uprawia telewizja publiczna. Bardzo dziękuję, że tutaj Państwo przyszliście. Witam wszystkich serdecznie. Witam Pana Wojciecha Reszczyńskiego i Pana Tomasza Sakiewicza. Bardzo dziękuję, też, że tutaj są z nami. Wydaje mi się, że sam fakt, że tutaj przyszli, to świadczy o klasie samej w sobie. I Państwa również witam. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Żądamy rzetelnej relacji z marszu, wielkiego protestu, który jest oskarżeniem władz o kneblowanie społeczeństwa. TVP, nie kłamcie! 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 Zejdźcie tutaj do nas i przestańcie kłamać! Czekamy 10 minut. W przeciwnym razie to my pójdziemy do was. TVP, nie kłamcie! TVP, nie kłamcie! TVP, nie kłamcie! TVP, nie kłamcie! Graszko, cenzor! 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 Tak jak powiedziałam, czekamy, aż zejdą tutaj do nas dziennikarze Telewizji Polskiej i zostaną z transmisją z marszu do końca i z protestu, albo to my pójdziemy do nich. W tym czasie zapraszam tutaj panów, żeby opowiedzieli, pana Wojciecha Reszczyńskiego i pana Tomasza Sakiewicza, żeby opowiedzieli o swoich doświadczeniach cenzury w telewizji, w mediach. Proszę Państwa, nie jest źle. Nie jest źle, dlatego że pierwszą instytucją, która zareagowała na hasło Obudź się Polsko, była właśnie Telewizja Polska Wiadomości, bo już w czwartek nadała informację o marszu, który odbywa się dzisiaj. Wczoraj już zapomniała. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Wiemy, że o tym kwietniowym marszu nie zająknęła się nawet ani jednym słowem. Marsz szedł ulicą Marszałkowską, wystarczyło wystawić z okna kamerę. Nawet nie trzeba było zatrudniać dziennikarzy, otworzyć okno i sfilmować idący marsz. Tej relacji nie było, a był to jeden z największych marszy po 1989 roku. To jest absolutny skandal. Jestem tutaj dlatego, by przypomnieć swoją twarz i swoje słowa, ponieważ w 1989 roku jesienią inaugurowałem ten program w miejsce znienawidzonego dziennika telewizyjnego. I w każdą rocznicę, kiedy oni balują, w każdą rocznicę przypominają jedno moje zdanie. Niestety nie mogą mnie wykasować z historycznej pamięci. Ja mówiłem tak, wiadomości dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe. Byłem bardzo naiwny. Byłem bardzo naiwny, proszę Państwa, bo ja nie przypuszczałem, że dożyję czasów, że w programie informacyjnym ogólnopolskim największym nie będzie niektórych wiadomości w ogóle. Nie, że kłamią, ale że w ogóle nie widzą, co się dzieje. Że cenzurują się bez cenzora. Że wybierają tematy poprawne politycznie i te, które są zakazane. Kto nimi steruje? Gdzie jest Mysia?
Gdzie jest Komitet Centralny obecnej Telewizji Polskiej? Proszę Państwa, wracając do Adrema, jak mówią niektórzy posłowie w parlamencie. Otóż pytam się, gdzie jest... Gdzie jest obecna Mysia, w której znajdował się Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk? Gdzie jest komitet polityczny, propagandowy, który steruje wiadomościami, steruje TVN-em? Jeżeli Państwo oglądacie te programy informacyjne, wszystkie są identyczne. Dokładnie ta sama kolejność, te same tematy, to samo słownictwo i te same komentarze. Dlatego uważam, że komitet sterujący wiadomościami w III RP, wiadomościami telewizyjnymi, powinien się ujawnić, mamy demokrację, powinien podać swoje nazwiska, miejsce, siedzibę, byśmy mogli się z nimi skontaktować i porozmawiać. Jako dziennikarz telewizyjny, radiowy, który zaczynał program Wiadomości, protestuję już od 20 lat przeciwko takiemu dziennikarstwu, które nie zajmuje się informacją, tylko propagandą. Łączy wszelkie gatunki dziennikarskie, a dominuje felieton, najczęściej tendencyjny. Nie może być tak, by w wolnym kraju, chociażby wczorajszy dzień podaję jako przykład, kiedy wolni Polacy obchodzą święto państwa podziemnego i odbywa się uroczystość przed Sejmem, na której spotykają się kombatanci, jakowcy, spotyka się młodzież, to ten program ci dziennikarze nadają felietony o grzybobraniu. I tak jest codziennie. Bania luki, prymitywne tematy, głupawe komentarze, głupawe felietony, a nic o prawdziwym, autentycznym, realnym życiu, które nie jest proste dla wielu ludzi. Likwidowane są szkoły, urzędy, zakłady pracy, kraj jest skorumpowany. Tych tematów oczywiście się nie porusza. Dlatego dzisiejszy ten marsz jest marszem nie tylko w obronie wolnych mediów i telewizji TVN, ale też w obronie ludzi wyrzucanych z pracy, wyrzucanych z mieszkania w Gdańsku. Jednym słowem jest to marsz, spotkanie wolnych Polaków, którzy zawiązują dzisiaj swoistą konfederację ludzi sumienia. Tyle ode mnie. Witam serdecznie. Należę do tych, którzy zostali wyrzuceni z radia i z telewizji w ostatnich latach. Tak jak wielu moich kolegów. Anity Gargas, Janek Podwyszewski zniknął na chwilę, bo tego przywrócono. Wyrzucono Kasię Hejkę z radia. Wyrzucono bardzo, bardzo wielu dziennikarzy Gazety Polskiej, jak Asię Lichocką. I wielu, wielu, którzy potem przyszli do nas pracować. Jacka Sobalę. Jacek Sobala został wyrzucony dlatego, że powiedział, że łajdactwo w Polsce musi się skończyć. Bardzo wielu wzięło to do siebie i Jacek stracił pracę. Ale są też dobre wiadomości. Okazuje się, że Telewizja Polska bankrutuje. Nie jest to dobre, że ktoś bankrutuje, nawet Telewizja Polska. Ale dobre jest to, że już Polacy nie chcą płacić za to, żeby być oszukiwani. Już się skończyły pieniądze, bo Polacy nie chcą kłamstw. Polacy chcą prawdy i dlatego nie płacą abonamentu. Dlatego reklamodawcy, mimo tego, że mają wsparcie rządu, nie chcą tu dawać tyle reklam. Powoli się wszyscy wycofują z tego, bo kłamstwo przestało być atrakcyjne. I to jest miara tej zmiany, która się dokonała. Patrząc na wyniki oglądalności, i to jest druga dobra wiadomość, w tej chwili jest tyle samo pewnie widzów, co pracowników tej instytucji. Oni sami dla siebie tworzą tę telewizję i są szczęśliwi, że mogą się oszukiwać. Niech tobie też nadadzą, że dostali pensję, bo wkrótce tych pensji dla nich nie starczy. Z kłamstwa już żyć się nie da. Ale jest dobra strona. Możecie żyć z prawdy. My was tu zapraszamy. Tu jest ta Polska prawdziwa. Tam jest ta Polska zamknięta za murem kłamstwa. Jak będziecie mieli odwagę przekroczyć tą barierę, zobaczycie, jak to jest pięknie. Tu się oddycha normalnym powietrzem. Z Polską jest Gazeta Polska. Szanowni...
Szanowni Państwo, zaprośmy wszystkich z telewizji do nas, a jak nie, no to odwiedźmy ich, opowiedzmy im, jak to jest być wolnymi, jak to jest czuć się swobodnie, jak to jest mówić prawdę, jak to jest, kiedy na kamerze nie trzeba żadnej nakładki, która pomniejsza ilość zwolenników, przeciwników, a powiększa tych, którym się podlizują. Niech zobaczą, jak to jest, kiedy po prostu daje się prawdę. Oni może tego już zapomnieli, może tego nie potrafią. Tam żyje jeszcze duch Urbana Szczepańskiego. Niech przyjdą, zobaczą, kiedy można zrobić normalną telewizję. Niewielką telewizją internetową potrafiliśmy przyciągnąć dużo, dużo więcej widzów niż ich zakłamane programy. Nasze filmy, Mgłę, Pogardę i wiele, wiele innych, które nakręciliśmy, oglądało miliony ludzi. Żadna produkcja telewizyjna w tej chwili nie jest tak oglądana. Oni już nam przestają być potrzebni, ale my im ciągle jesteśmy potrzebni. To my ich możemy uratować. I musimy im pomóc obudzić się do prawdy. Bo to jest kolejne pokolenie zmarnowanych dziennikarzy, którym złamano kręgosłupy, których nauczono kłamać i którym powiedziano, że dla władzy można wszystko. To władza jest dla nas. W normalnym kraju to dziennikarze kontrolują władzę. Ten kraj jest nienormalny, bo to władza kontroluje dziennikarzy. Musimy przywrócić Polsce normalność i odzyskać ten kraj dla normalnych mediów, dla normalnej prasy, dla normalnej telewizji. Telewizja publiczna to nie jest telewizja rządowa. To jest telewizja nasza, nas wszystkich. Jeżeli podlizują się rządowi, zdradzają demokrację. Bo telewizja od tego, żeby rząd kontrolować. Ta okropna zdrada, której dokonali w swoich sercach i sumieniach, zniszczy też ich samych, zniszczy im życie i zostanie im to już tak jak wszystkim, którzy tworzyli telewizję w stanie wojennym. Mają ostatnią chwilę, żeby się z tego wycofać. Mówcie prawdę, pokazujcie prawdę, bo prawda naprawdę wam się opłaci. Wy z tą prawdą zajdziecie dużo dalej niż z tymi kłamstwami. Zapraszamy do nas. Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! Tu jest prawda! 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 Redaktor Sakiewicz ma absolutną rację. Tym ludziom trzeba pomóc. Tym bardziej, że są to ludzie młodzi, którzy nie powinni pamiętać tamtej telewizji, tamtego dziennika telewizyjnego, tych dziennikarzy ubranych w mundurze, tych wszystkich partyjnych propagandzistów, do których zwracano się towarzyszu redaktorze. Tym młodym ludziom trzeba pomóc, żeby nie musieli potem w poradni zdrowia psychicznego mówić: panie doktorze, co innego mówię, co innego słyszę i co innego widzę. Przestańcie kłamać! 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 Tak się składa, że nie wiem, tak bardzo dziwnie się składa, że właściwie niemal we wszystkich protestach, w których uczestniczę, to zawsze obok jest coś zagłuszającego. Dzisiaj jest sobota, no i jak widać, praca wrew. Poprzednią sobotę tego nie było. Nie wiem, czy będzie jutro, kiedy będzie miasto namiotowe tutaj. Wnoszę, że jest to zbieg okoliczności, a podejrzenia wszelkie to są podejrzenia oszołomskie. Proszę Państwa, apeluję do wszystkich ludzi, aby ukrócić w telewizji polskiej cenzurę i utrzymywanie z naszych podatków propagandzisty Piotra Kraśko, który całkiem jawnie zataja fakty. No gratuluję panu Piotrowi Kraśce, że doczekał się takich określeń jak szczur czy hiena. No niestety zasłużył sobie na to ciężką pracą. Nasze gratulacje. Brawo!
Pozdrawiamy, nie ma wprawdzie odpowiedzialności rodzinnej, no ale pozdrawiamy też dziadka, bo Piotr Kraśko, jak widać, wpisuje się w tą tradycję rodzinną bardzo dobrze. Całkiem jawnie zataja fakty i z wiadomości publicznej telewizji robi skrajnie propagandową Akademię ku czci. Przykład: zatajenie informacji dnia o ekshumacji Anny Walentynowicz, ikony polskiej solidarności. To jest po prostu skandal, proszę Państwa. Skandal. To nie jest skandal systemu, tylko to jest skandal skonstruowany rękami Piotra Kraśko. Ten skandal ma swojego autora, ten system ma swoich autorów. Kraśko hiena! 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 Wydaje mi się, że w historii zestawienie tej hieny Piotra Kraśko i Anny Walentynowicz będzie jednoznaczne. Wzmożenie cenzury w Polsce jest tylko częścią procesu demontażu państwa polskiego rękami ludzi sprawujących władzę. Jak powiedział Grzegorz Braun, jeśli jeszcze jakaś Polska będzie, to nie będą wierzyli, że myśmy stali z boku i się wszystkiemu przyglądali, że myśmy na to pozwolili, spokojnie oddychali. Ponad 2 lata temu na terenie Rosji 38 metrów nad ziemią rozerwany został w wyniku 2 wybuchów samolot z polskim prezydentem na pokładzie i elitą niepodległościową tego państwa. Ale to był dopiero początek koszmaru, w który aż trudno uwierzyć, choć rozgrywa się na naszych oczach. Zachowanie najwyższych władz po śmierci prezydenta jest nieludzkie, 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 powtarzam, nielogiczne i po prostu nie mieści się w głowie. Cała historia działań i Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego każe podejrzewać, że ci ludzie byli nie tylko przygotowani, ale także przeszkoleni w zagwarantowaniu rosyjskich wpływów w Polsce po fizycznej eliminacji polskiego prezydenta. To była zbrodnia! 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 A oszołomy z mediów, oszołomy z mediów usiłują zakneblować nam usta. Nie damy sobie zakneblować ust i krzyczymy do wszystkich oszołomów, oszołomów, którzy nie potrafią kojarzyć faktów i nie potrafią logicznie myśleć, nie uczą się historii. To była zbrodnia! 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 Mamy do czynienia ze stanem zagrożenia bytu państwowego. Media i sądy są na usługach władzy, która działa na szkodę społeczeństwa. Dlatego sami musimy się organizować. Według polskiej konstytucji jesteśmy obiektem fizycznej agresji, przed którą musimy się fizycznie bronić. Ponieważ nie można liczyć na skorumpowaną prokuraturę i sądy, tutaj w sposób symboliczny, ale także stanowiący prawo, odwołuje się bezpośrednio do was, jako do świadków ponad 2-letniej historii. Zostaną tu wymienione nazwiska osób odpowiedzialnych za sprawy związane z działaniami państwa w kontekście śmierci polskiego prezydenta na terenie Rosji. Was proszę o osąd, o wyrok, zgodnie z waszym sumieniem, przekonaniem i wiedzą. Tak jak ławników, którzy od 2 lat obserwują bieg wydarzeń. Po wymienieniu nazwiska będziemy odpowiadać winny albo niewinny działań na szkodę narodu polskiego.
Donald Tusk. Winny działań w szkodę narodu polskiego. Bronisław Komorowski. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Paweł Graś. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Tomasz Arabski. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Bogdan Klich. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Radosław Sikorski. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Andrzej Seremet. Winny działań na szkodę narodu polskiego. Ewa Kopacz. Winna działań na szkodę narodu polskiego. Ludzie odpowiedzialni za fizyczną eliminację głowy państwa, prezydenta Polski, powinni ponieść najwyższy wymiar kary. Nikt w Polsce nie może być przeświadczonym, że zdrada państwa pozostanie czynem bezkarnym. Zdrajcy! 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 Proszę państwa, w tej chwili udamy się do Telewizji Polskiej, aby przekazać pismo następującej treści. W związku z coraz bardziej rażącymi aktami cenzury i całkowitym zawłaszczeniem telewizji publicznej, my, zgromadzeni na Placu Powstańców Warszawy 29 września 2012 roku, żądamy ograniczenia prorządowej propagandy w Telewizji Polskiej oraz natychmiastowego udostępnienia drugiego programu telewizji publicznej dla środowisk związanych z największą siłą opozycyjną w kraju. Będzie to pierwszy, podkreślam, pierwszy, niewystarczający, ale konieczny krok w celu przywrócenia pluralizmu w mediach publicznych. Jednocześnie żądamy zwolnienia Piotra Kraśko z funkcji szefa wiadomości, który odpowiadając za akty cenzury i zatajanie faktów z życia społecznego w głównym wydaniu wiadomości kompromituje elementarne zasady sztuki dziennikarskiej. Kraśko cenzor! 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 Zapraszam państwa, idziemy w tej chwili do budynku telewizji publicznej, aby jak widać chyba nikt z dziennikarzy nie strzegł do nas. Czy są tutaj dziennikarze telewizji publicznej? Taka sytuacja, że blokujemy, ponieważ policja nie wpuszcza nikogo do telewizji publicznej, ale jak się okazuje, czyni wyjątki. W związku z tym my blokujemy każde wejście do telewizji publicznej. Jeśli nie ma wejścia, to nie ma wejścia. Nie ma równych i równiejszych. Zrobimy równy kordon i nikt tutaj nie wchodzi. Jeśli kłamią, niepotrzebni są dziennikarze do tego, żeby kłamali. Jeśli kłamią, to nie potrzebujemy ich. Oni są tutaj z naszych podatków. TVP, nie kłamcie! 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 TVP, nie kłamcie!